Mecz od początku był bardzo wyrównany. Pierwsza partia dla Chemika 26-24, dwie kolejne to sukces Impelu 25-21, 25-15. Rywalki z Police jednak wygrywają czwartego seta 25-11 i doprowadzają do tiebreaka. W nim zacięta walka i sukces Impelek 15-13. Dla nas, dla zespołu, dla wszystkich naszych kibiców, wydaje mi się, że to dla wszystkich nas tutaj zgromadzonych na hali, którzy przyszli kibicować, fajna niedziela. Z poziomem gry bywało różnie, ale na brak dramaturgii nikt nie mógł narzekać. Ten mecz był na tyle chaotyczny, momentami brzydki, bo było bardzo dużo błędów własnych, ale na pewno też przez to, że był bardzo długi, dostarczył dużo emocji. Myślę, że kluczem u nas do zwycięstwa była ogromna determinacja i nasza zespołowość, która dzisiaj sprawiła, że ten wynik przechylił się na naszą stronę. Zespół Impelu prezentuje się ostatnio bardzo dobrze. Wygrał arcyważny mecz Ligi Mistrzyń w Dreźnie. Teraz okazał się lepszy od Chemika. To zasługa w dużej mierze Jacka Grabowskiego, który przejął drużynę. Nie ja tu w roli głównej występuję. Absolutnie jestem tutaj tylko po to, żeby pomóc, ewentualnie móc. Jeżeli będę w stanie pomóc, to będę pomagał. Natomiast na pewno numer jeden to są zawodniczki i one tutaj grają główne skrzypce od początku do końca. Cała ich zasługa, tak jak mówię, ja jeśli będę mógł pomóc, to będę to robił zawsze. Natomiast dlatego też przyszedłem do tego zespołu i z taką myślą, żeby po prostu pomóc. Grabowski otworzył zespół. Widać, że współpraca na linii trener, drużyna układa się obecnie doskonale. Wierzę w te dziewczyny. To są naprawdę kapitalne zawodniczki, kapitalne dziewczyny, kapitalne osoby i one dają dowód na to. No, po prostu ja im wierzę bezgranicznie, można powiedzieć, i one po prostu robią to na boisku, co byśmy chcieli, to co one by chciały przede wszystkim, a one chcą grać i wygrywać po prostu. No. I to trzeba im umożliwić. Natomiast no, bardzo się cieszę, że to tak jest, bo oczywiście nie zawsze to jest możliwe, żeby tylko chcieństwem grać. Natomiast tutaj są umiejętności, naprawdę jest fajna motywacja, jest fajna atmosfera, jest fajna praca. Przepracowaliśmy ten miesiąc przerwy bardzo dobrze. Co więcej, no po prostu teraz tylko grać i jeszcze raz grać. No i grać takie mecze jak dzisiaj przy pełnej publiczności, przy pełnej hali. Kolejny bardzo ważny mecz już w środę. Impel zagra w Lidze Mistrzyń z ekipą z Baku Wrocławianki. Wciąż mają szansę na awans do drugiej rundy tych rozgrywek. Faworytem byli oczywiście zawodnicy ze stolicy Wielkopolski. To oni dysponują w teorii lepszym składem, mają w swoich szeregach zdecydowanie bardziej doświadczonych zawodników. Tego jednak absolutnie nie było widać. Od początku spotkania kibice w hali Uniwersytetu Medycznego przy Wojciecha Zbrudzewa obserwowali bardzo dobre i zacięte spotkanie. Pierwsza kwarta zakończona zwycięstwem Gimbasketu 26-25 królował atak. Druga ćwiartka zakończona zwycięstwem Gimbasketu 16-15 królowała więc defensywa. Jak zwykle w przypadku drużyny Roberta Kościuka najbardziej obawialiśmy się trzeciej odsłony meczu. To ona najczęściej zabiera Gimbasketowi szansę na końcowy sukces. Młodzi koszykarze ze stolicy Dolnego Śląska czynią jednak ciągłe postępy. To było widać też w tym starciu, bo choć przegrali trzecią ćwiartkę 19-22, to była to minimalna porażka w zaciętym meczu, a nie splątane nogi i brak pomysłu na siebie. O zupełnie nowej postawie Gimbasketu niech świadczy ostatnia odsłona spotkania. W tej części wrocławianie zagrali niczym zwane lisy. To czas najbardziej doświadczonych zawodników, których ma Politechnika. Jednak tym razem poznaniacy na parkiecie czuli się dużo gorzej od naszych młokosów. Gimbasket wygrał kwartę 15-10 i cały mecz różnicą czterech oczek. Liderem, jeśli chodzi o strzelców gospodarzy, był Michał Kamberski. Na jego koncie 21 oczek. Miał duże wsparcie od autora 13 punktów Jakuba Wajerowskiego i Oskara Bukowieckiego. Były koszykarz Turowa z Gorzelec zdobył 11 oczek i rozdał 5 asyst za wszechstronność, też plus dla Rafała Malitki. Przed meczem ekipa wrocławskiego klubu koszykówki podkreślała, że niezależnie od wyniku na tablicy chce grać swój basket. To był cel numer jeden, bo ciężko było przypuszczać, że podopieczni Tomasza Niedbalskiego będą w stanie nawiązać wyrównaną walkę. Już pierwsze minuty meczu wybiły nieco graczom WKK basket z głów. Świetna defensywa przyjezdnych, bardzo dobra skuteczność. Rywali i pogrom w inauguracyjnej kwarcie. Wrocławianie przegrywali po 10 minutach aż 12-27. Można się załamać. Plan
na całe spotkanie wziął w łeb już po 25% meczu, ale w drugiej kwarcie młoda ekipa Niedbalskiego powalczyła. Gracze z Leszna już tak łatwo nie oddawali rzutów. Była nieco lepsza defensywa gospodarzy. Drugą ćwiartkę Leszno wygrało 2 punktami. Po przerwie niestety znów zespół z Wielkopolski przyspieszył. Trener Polonii do boju posłał aż 11 zawodników. Ma na tyle mocny i równy skład, że tej rotacji absolutnie nie było widać. Rywale odjeżdżali od WKK błyskawicznie. Trzecią kwartę wygrali 21-9. W ostatniej zwyciężyli 19-14. Po takim spotkaniu ciężko szukać pozytywów po przegranym. Na pocieszenie większość meczów z udziałem Polonii w tym sezonie wygląda podobnie. To ekipa zbudowana na inną klasę rozgrywkową. Trzeba szybko zapomnieć o Lesznie i skupić się na kolejnych przeciwnikach. Ubiegłoroczny kalendarz zakładał 12 startów, jeden w każdym miesiącu. To był oczywiście plan, a wiadomo, że różne kwestie te plany weryfikują. Bezpośredni wpływ na zmianę terminarza miała pogoda. Tym razem jednak nie mróz stanął na przeszkodzie, a wysokie temperatury. Rundę 8 odwołano i dodatkowo stworzono 13. W niedzielę udało się rozegrać ostatnią część sezonu 2015. Jak zwykle rywalizowano w kilku klasach. W grupie mini zwycięstwo Grzegorza Papierskiego, wśród kierowców Mini Plus najszybszy Krzysztof Motowilczuk. Najwięcej powodów do radości po starcie w grupie Kompakt miał Karol Bobrowicz. Zmagania pośród profi wygrał Tomek Pietkiewicz, najlepszy w klasie Power był Przemek Szczytyński, a grupa Open to triumf Wirnika. To wyniki wrocławskiej Ligi Time Attack. Pośród kierowców wrocławskiej Ligi Rajdowej ostatnią 13. rundę w sezonie wygrywali kolejno Papierski, Motowilczuk, Bobrowicz, Pietkiewicz, Szczytyński i Wirnik. To oczywiście nie dzieło przypadku. Ci zawodnicy jeżdżą i szybko, i bardzo dobrze technicznie, dlatego też notowali najlepszą sumę przejazdów wszystkich okrążeń toru. Na koniec krótkie podsumowanie minionych 12 miesięcy i tej dodatkowej 13 rundy. To był bardzo udany czas dla wszystkich związanych z Wrocławską Ligą Rajdową i Wrocławską Ligą Time Attack. Spisali się zarówno organizatorzy, jak i rajdowcy, którzy przez te miesiące startów pokazywali wielkie umiejętności. Mistrzem klasy mini został Norbert Kamiński. Tytuł w grupie Mini Plus należy do Przemysława Barlika. Mistrzem klasy Open Grzegorz Malinowski. Pierwsze miejsce w zestawieniu profi dla Łukasza Tomalika. Zestawienie kolejne wygrywa Przemek Szczytyński, a Open to najlepszy start Tomasza Śliwy. To wyniki WLTA. Na koniec jeszcze zwycięzcy Wrocławskiej Ligi Rajdowej. Mistrzowskie tytuły należą do Kamińskiego, Barlika, Malinowskiego, Tomalika, Szczytyńskiego i Śliwy. Podczas niedzielnej rundy można było zobaczyć też w akcji przyszłe rajdowe pokolenie. Młodzi jeździli aż miło, a my czekamy na edycję 2016. Prawdopodobnie pierwsze zmagania zostaną rozegrane w marcu.